kręciliśmy, żeby wyszedł miód i ściągaliśmy wosk, żeby miód wyleciał. Najpierw musiały zbierać nektar, żeby mogły zrobić miód. Trzeba było wyciągnąć plastry miodu z ulu. Mam nadzieję, że pszczoły krainki w Opolu i w Pasiece, w sercu Opola czują się znakomicie. Dowodem na to jest to, że mamy dzisiaj uroczyste wirowanie miodu. Ale chciałam powiedzieć, że to jest szerszy projekt, który się nazywa Od pralki do ula. Jest to dowód na to, że można połączyć recykling z edukacją ekologiczną, o tym, jak ważne są też pszczoły. Z pozoru wydaje się, że pszczoły i recykling zużytego dużego sprzętu nie mają ze sobą nic wspólnego, a okazuje się, że mają, bo z pralek zbudowaliśmy ule. Z drzwiczek od pralek mamy poidełka i mamy też tablice edukacyjne z lodówek, więc dzisiaj świętujemy miodobranie, tą słodką część naszej edukacji razem z przedszkolakami z Opola, ale myślę, że jest to takie wezwanie do działania dla wszystkich mieszkańców Opola, że warto być jako na co dzień. No, miodek przede wszystkim jest bardzo zdrowy, każdy ma swoje właściwości, to jest miód wielokwiatowy, także on ma takie ogólne zastosowanie, jeśli chodzi o wzmocnienie organizmu. Jest bardzo pyszny i mam nadzieję, że będzie wszystkim smakował. 18% wilgotności, więc miód ma bardzo dobrą jakość, barwa bursztynowa, lekko ciemnawa, świadczy o tym, że też mogło coś tutaj spadziować. To są raczej takie rośliny, jakaś końcówka lipy, bo ta pasieka tutaj w tym okresie powstawała, jakieś roślinki na ogródkach działkowych, także na pewno jest tutaj urozmaicony. Tego miodu to powiem szczerze, że jeśli chodzi o to, to niewiele, bo gdzieś około 10 kg z ula, z racji tego, że ta pasieka powstała tutaj praktycznie na koniec sezonu, więc nie możemy jeszcze mówić o jakimś pełnym sukcesie i ile tego miodu w ciągu całego roku będzie. No myślę, że takie optimum zawsze przy pasiekach stacjonarnych to jest około 30 kg, ale zdarzają się sytuacje, że występuje długi pożytek spadziowy, tak jak w Tychach, to nawet do 70 z jednego ula. No to teraz możemy od początku powiedzieć po kolei, co się dzieje, panie Michale. No zostały ramki pobrane z uli, przetransportowane do tymczasowej pracowni, no i w tej chwili miodek odsklepiamy, za chwilę będziemy wirować. Co tu się właśnie dzieje, proszę nam opowiedzieć? Wanienka do odsklepiania, no i pani tutaj ładnie odsklepia rameczkę, żeby dostać się do tego miodu, żeby mógł... To łatwe wcale nie jest, to trochę siły trzeba włożyć. Nie jest łatwe, ale trzecia rameczka i pani tutaj sobie bardzo dobrze radzi, także myślę, że można założyć pasiekę. Za chwilę ta trzecia ramka już trafi do miodareczki i będziemy tutaj wirować. Miód popłynie, spróbujemy. Bardzo nas to cieszy, że udało nam się połączyć dwie sprawy. Edukację z aspektem takim użytkowym, czyli miodem, który mamy z naszej pasieki z serca Opola. Działania edukacyjne w projekcie trwają. Do końca roku jeszcze będą warsztaty edukacyjne. Jedne już się odbyły w przedszkolu numer 51, o czym tańczą pszczoły. Zabawa była przednia, ale przy tym także edukacja dotycząca elektroodpadów i segregacji. A przed nami jeszcze konspekt materiałów edukacyjnych dla mieszkańców Opola dotyczących elektroodpadów. I do końca roku jeszcze będzie cała kampania edukacyjna dotycząca pszczół i elektroodpadów. Jak smakował miodek? Bardzo, ja uważam, że nasz opolski jest najlepszy. Zapraszamy do spróbowania mieszkańców jak najbardziej. To jest teraz specjalny system kręcenia tutaj w tym pojemniku? No system kręcenia, to ważne, żeby ramki były dobrze wyważone, żeby nam nic tutaj nie biło. No i na początku delikatnie, żeby rameczki się nie wyłamały pod ciężarem miodu. Później przekręcimy je na drugą stronę, no i tak do skutku, aż wszystko wypłynie. I z tych ramek ten miód potem ocieka tam na dół, tak? Z tych ramek miód ocieka na dół, później otworzymy zaworek, poleci do słoiczków. Będzie można spróbować, bo tutaj akurat miód taki bezpośrednio z miodarki. W normalnych warunkach to jest jeszcze przez specjalne sito wyłapywane, żeby drobinki wosku nie zostały w miodzie. Powolutku, powolutku.
Jak nie, to swój czek jeden. Z której strony będzie? Z tej dobrze? Tamten się to wam swój czek, to pan nasz. Na razie tam nic. Dobra, ale dzieci prosimy tak troszeczkę. Dla dzieci będzie prezentacja numer dwa, dobrze? Dzieci się na razie odsuną. Bo dla was będzie zaraz specjalnie. Wszyscy się zmieścimy. A nie kroku bliżej. No, bo jak krok bliżej, to zleci na was. Właśnie. Jak tu nikt nie będzie bliżej. Jeszcze pan Donat na was zleci. Spokojnie sobie. Ty. No i co? Każdy sobie ze słoiczkiem podchodzi, rozumiem? Najpierw pierwszy historyczny miód. Już oklejony. Najpierw dzieci tak oklejają, ja już okleiłam. To proszę wygląda nasz miód serca. Pierwsze historyczne wlanie. Odklejamy naklejkę, tu jesteś na pewno teraz. Jak ten kranik działa? No, otworzymy zaraz. Kiedy pan będzie odkręcał, to pan mówi. To pan mówi, wszyscy czekają na pierwszy raz. Coś tam nakapało. Ale niewiele. Jest, spokojnie. Na słoiczek styknie. Na słoiczek. Dla mnie. No. Dla nas starczy. Poczekamy, aż dzieci sobie odkleją. Pani pierwsza. Tak. Ja już sobie okleiłam. Jak chcę, to zawsze może niech one odklejają, a my niech dzieci sobie, tak, niech dzieci, to czym tym lepiej. Niech one odklejają, bo inaczej to będzie siwy dym. No to lecimy. Proszę nie zasłaniać głową. Nie zasłaniaj głową. Możemy. Tutaj do pana strony. To jest pierwszy miód. Jeszcze z drobinkami. Pierwszy historyczny słoik. I pani Iwana wjedzie do pana prezydenta. Nieprawdopodobne. O, widzisz, masz pierwszy? Proszę do kolejki. Do kolejki proszę po 5 zł wyjąć i... To są dzieci z jakiego przedszkola? 26. Z Habry. Jeszcze trzy mamy ładnie. Mamy? Dziękujemy, do widzenia. Na razie. No, cześć.